Drapię się po oku, momencik. Nie po oku, cześć fuj! Wszystkim, z tej strony Plaga i Paweł też, ale na razie jeszcze nie jest to ważne. Zaczynamy odcinek ze Scrap Mechanika, gdzie będziemy psuli duże maszyny. Dawno tego nie robiliśmy, dlatego wzięliśmy statek ze Star Treka, podobno. To ze Star Treka jest w końcu, czy z Star Warsy, czy coś innego? Słyszałem, że z gumisiów, ale nie mam pewności. Aha! No. My Little Pony, dobrze, lecimy. My Little Pony, lecimy tak jest. W kosmos. Dobra. My Little Pony, czy My White Johnny, lecimy. Coś takie powolne to trochę. Chociaż nie, w sumie rozpędza się. Wiesz co, chyba nie. Co? Nie rozpędza się. Jak się nie rozpędza? Dobrze leci. Nie rozpędza się. Normalnie jak prawdziwy rozpędzony tygrys. Lata bez sensu. Jak lata bez sensu? Sam latasz bez sensu. Nie, wysiądź! Nie, w ogóle. Bo ja jestem kapitanem tego statku. Dlatego tak wolno leci. I ja cię zaraz wysiądnę, zobaczysz. Naprawdę to nie ma turba jakiegoś, Paweł, tu połowa silników nie jeździ w ogóle. No bo są jakieś guziczki, ale nie pamiętam, który to do czego. Tam, próbuj. Nie, no bo szkolenie było wczoraj, a ja nie przyszedłem. A, czyli zna jeden guzik w samolocie. Nie, do dwa. Góry. Do góry i otwieranie drzwi. A, to dobre szkolenie było. No, to był początek szkolenia. Certyfikat. A później poszedłem do toalety, wiesz, i dalszego szczęścia nie pamiętam. A, no to nieźle. Ktoś się wyszkolił. Dziękuję. A poczekaj, zobaczmy. Czekaj, trójka. O nie! Przewaliliśmy. Trochę krzywo. O, teraz prosto. Dobrze. Jest, to teraz wyłączę silnik. O kurczę. FPS-y. Zjadło FPS-y, też wysiądę. Jeszcze bardziej zjadło, nie? No, jeszcze bardziej jak ty wysiadłeś. To wiesz co, ja może usiądę sobie jednak. Nie, no coś ty. No jak usiądę, to patrz, wskakuję o 10 FPS do przodu. Bez sensu i u mnie też. A weź wysiądź. O, 40 mam, 50. Wysiadam. Siedział cały odcinek, to wysiadłem, teraz mam 8. 9. Nie przejmuj się, Paweł, jakoś to będzie, musimy go szybko rozwalić po prostu. Mówisz? Bardzo o Jezu, ale moja postać chodzi jakoś tak tragicznie. Co to jest? Skomplikowana maszyna. Bardzo. Są jakieś przyciski. To był czujnik. Czujnik to włączył był, się. Oczywiście. Coś wyczuł. Wyczuł coś? Coś wyczuł. To nie wiem, czy to dobrze. Chyba spadek FPS-ów wyczuł. Chyba tak. Ale da się budować, patrz. Jak się da się budować? Ja zastanawiam się na zmianę maszyny już nawet. Już zmiana maszyny? Tak tragicznie. Rozwalmy to szybko. Mówisz? A, dobrze, czekaj, jakoś może to... Może się poprawi standard lotu jakoś. To jak spróbujmy tam wysiąść górą może, tam może będzie bezpieczniej. To jest dobry pomysł, Paweł. Tesla, na sufit. Jestem na górze. To w sumie też tak mogą zrobić. Cyk. Dobry pomysł. Okej, okay. Dobra, jestem na zewnątrz. Po coś zrobili dwa skrzydła, wiesz? Żeby odciąć. Jedno jest zapasowe po prostu, drugie nie jest potrzebne. Nie, no oba są zapasowe. To oba są zapasowe? Tak. To tak koła w aucie, wiesz. Popatrz. Co? No spadło i nic się nawet nie przechyliło. Nie, może wiesz, taki lak złapało, więc za chwilę pewnie odhaczy się. Nie no, nie aż tak, no to ty. Patrz. Kurczę, normalnie, o kurczę, ciężko się usuwa. Patrz, no super stabilna konstrukcja. Ale fajnie, słuchaj. O co chodzi? Przesympatyczna konstrukcja. Chyba ile rzeczy odcięliśmy, on dalej... Ty, ale on nie przywalił w ogóle w tym. Właśnie. Dziwne, nie? On stoi w miejscu. To jest bardzo... trzeba to rozpierdzielić całe. Zaskakujące. Takie bardzo rzeczy nie powinny się dziać, absolutnie. Nielegalne też. Nielegalne, takie rzeczy się nie robi, słuchaj. Takie rzeczy nie wolno budować. Które nie się róbcie tego w domu. Że samolot, że go psujesz i on nie spada. To no właśnie, bez sensu. To jest kompletnie bez sensu. Po co go psuć wtedy, tak. Tak. Ja nie wiem. Ja myślę, że to konstruktor trochę nie pomyślał. O kurde. Skąd te silniki? Paweł! Paweł! Popatrz! Co się stało? Jezus Maria, silniki... Kto to usunął? Ja nie, to nie ja. Wybuch, pokład, oberwaliśmy, mayday, going down. Usuwam dalej. Nie, oberwaliśmy od jakiegoś tego kosmicznego pirata. Tak, z pewnością, dlatego piraci. Jedyna szansa... Co ty robisz? Nic nie robię. No, przechylamy się, bo silniki go down. Jezus Maria, musimy szybko zniszczyć i już zniszczył. No co? No co, no ledwo się ruszyłem, no. Może nie musieliśmy być obok sufitu, jako tak wisi w powietrzu idealnie. O. On troszkę spada teraz. Nie, wydaje, on teraz łapie stabilność. A. O. Stabilności. Biegnij za nim, biegnij! Co? Nie wiem, czy to się uda. Szybko spada bardzo. Ale może nie uderzy jeszcze. Nie poczekaj, ja biegnę szybko. Ja jestem jak szybki jak wiatr. Pa, on ląduje teraz. Jestem szybki jak wiatr. Pa.
Patrz. Nie, niech. Zero lagów. No zero lagów, okay. Bo on cały czas lata. O, bo. On jeszcze on nie... leci gdzieś. On jeszcze gdzieś leci. Biegnij pod kątem. Biegnij pod kątem, dawaj go. Ściśnij gościa. Kurczę, co za koleś. Ja mam maszynki do przetestowania, fajnie. To dobrze, to przetestujemy, ja też coś tam mam. Także, o nie, on się przewracał w drugą stronę, to źle. O! Jadę już. Fajnie się przewrócił. Się... 100 FPS-ów dał nawet, przez chwilę. Jeszcze raz w ogóle. Wow, no to żeś go podniósł? Podniosłem, znaczy stawia się. Myślę, że to wszystko, wszyscy zauważyli, że podniosłeś. O kurczę. Gra się spauzowała aż nawet. O dobra, już. Usuwam tą bestię, proszę bardzo. Dobra, zróbmy w takim razie jednak bezpieczne testowanie. Jezus Mary, co ty zrobiłeś tutaj? Cześć. No Paweł! Aleś zrobił wypadek. Co to jest? Jak mam teraz jechać? Normalnie, ciało. Patrz, mogę ci. Nie w tę stronę, a, Paweł. To w drugą stronę, zmiażdżyć cię. Dobrze, czekaj. Już pomagam. Nie w tę stronę, Paweł. Już ja jestem mechanikiem, czy ty jesteś? No ja! No jak ty, jak ja? No ty nie! Patrz, już się przewracam tak trzeba, widzisz? O! Chwilkę, no. O i tu? Tu jest guzik, o i patrz. Dawaj, ups. Wsiadaj na działo, Paweł. Na działo? Sterowalne to działo. Chyba nie to wsiadłeś. No chyba nie tak. O. Bzi, 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 bzi. Można pierdzielać, widzisz? Na spokojnie, na luzie. Pełen wypad. Idealnie, patrz, tak ten cię... Trochę ci głowa wystaje, wiesz? Nie. Ogol się. Bo ci ten, włosy ci widać. Z plecaka. Patrz, lufa nam stanęła. Co? Jesteśmy na miejscu. Ło, jak on się wypierdzielił już. Przez tą lufę pewnie. Ekipa sprzątająca. Czekaj, chowam masz lufę. Masz latacze też. Tak, różne rzeczy mam. Czekaj, chowam lufę. No, ja go podniosę tutaj tym. Słaby silniczek tego działka, wiesz? No. Czemu go nie podniesiesz? Czemu nie mogę postrzelać? Co jest grane z tobą? Patrz! Ty za mechanik, nie mogę wyjść w ogóle! Wypuść mnie! Paweł! Muszę wyjść stąd. Wypuśćcie mnie. Dobra. Chyba co zbudowałem. Lecimy. Szybki jesteś z budowania, naprawdę. Ty. Wiem, bo ja miałem piątkę z budowania. Tak? Dobrze. Tak. Najszybszy budowniczy w klasie. W lesie? W klasie. W lesie się nie buduje, pan. Patrz, jakie to głupie w ogóle, nie? Gdzie to leci? No właśnie, gdzie to leci, się chciałem zapytać. A, bo to dwa silniki naraz trzeba włączyć. Tak. O, patrz. Czekaj, bo to ja to próbuję go naprostować, tą bestię. On sam poleciał jakoś, jakimś cudem. No co za krzyłko, krzywe kółko. Na czwórce śmigli. No niezbyt. No. O rany, muszę sobie postawić go teraz. Aha. Znaczy powiem tak, ogólnie słaby z ciebie konstruktor trochę, ładne rzeczy robi, śmieszne. Normalnie się uśmiałem. Nie no, my leci, patrz, a umieć latać po prostu. Umieć to ty możesz sobie, wiesz, no. Wow, 7-8 przechylasz przód, tył. Trzeba, bo on się gibie trochę. Paweł, dawaj. Ups. Okej. Okay. To bardzo szybko gibie. Nie. O! Zaczęło działać! Wow! Działa! A, w ten sposób. Co? Do przodu strzałkę też klikać czasami. Jaką strzałkę? Ja nie czuję, na wsadzie gram przecież. No, na wsadzie. Wow! Co, wsadzie? Czekaj, chwilę, to jest 2, 4, 6, 7 przycisk. Lodowanie było. Siódmy przycisk. O kurde, nie. O, żeż ty masz silnik mocny. No nie. Siódmy i ósmy to tak napierdzielają zdrowo. No. Oj. Chyba uderzyłem gdzieś w ściankę jakąś. O, to jest ściana. Oj, nie ściany, poczekaj. O, szlak. Chyba można wysiąść. Co ta piątka robi? Dziwne rzeczy piątka się dzieją. Piątka to psuje samolot całkiem. No nie. Zepsułeś coś. Znowu. Znowu coś zepsułeś. Wysypał się, wiesz? Wiesz co, mój się... lata w ogóle. Mój się przykleił do ściany jak pajączek. O, więc widzę. Ja postawię sobie następną maszynę porządną taką, latającą również. Cześć, lecę tam. Będzie dobrze wszystko. Dobrze, to możesz mieć w domu. Ja tu mam lepiej. No mam. Nie narzekam. Ja tu mam jeszcze lepiej. O, bziuch. Tam taradam, tam taradam. Czekaj, tutaj. Proszę bardzo, odwróć się tu ładnie.
Czy tym się da jakoś latać normalnie, o tutaj bezpiecznie? Chyba nie. Co, nie krzyż na mnie, czego krzyczysz znowu? Ja nie wiem, co ty się, ażeś się uczepił normalnie? No. Jak ci tam idzie? Czwórka. Piątka. O, teraz te lecę. Szy, poleci. Stresowe kontrolowanie tu widzę, masz. Wow. Wow. Oj. Nie. Ściana. Ściana. Ja tam wysiadłem, słuchaj. Ten. Na jednej gdzie ścianie. Gdzie ty jesteś? No tutaj, z boku jestem. Ty na tym samolocie siedzisz? Nie, ja latam obok ciebie, typie. Co? No normalnie, nie widzisz, że tu lata obok ciebie samolot. A, bo on ma maskowanie termiczne. Gdzie masz samolot jakiś? A ja tam. Mam maskowanie i nie widać mnie. Termiczne. Jakie? To tak, termos. Tak powiedziałeś. No tak, no bo to jest taki forma termosu. Forma termosu. Co, dużo termosów jest? Poważnie. Wow! O nie, mayday! Going down! Nie no, w sumie to... Co jest grane? Czemu tak krzywo leci? Samolot to jest. Samolot. No. Ała, poskładał się, o kurcze. Nie, no. Mój się poskładał. Nie, mój jest lepszy, zobacz sobie. Potem. Daj sobie. Mój? No mój tak. Poskładał. Też mam coś z Gwiezdnych Wojen. Pa. Z Gwiezdnych? Tak, pana to. Ja mam z Kosmicznych, a ty? A-Wing. Co to ma być? Z Kosmicznych Wojen masz? To no, niezłe. Tak, wojny, Paweł. Oczywiście. Patrz. Kosmiczne Wojny. Pyk. Halo! No świetny, bo... Mój jest lepszy i większy! No nie... Ścisnę cię! O nie... Tośmy polatali... Dobra, uciekam stąd, patrz, i teraz ucieczka, chyba nie... Czekaj, nie, w drugą stronę. Chyba nie, bo one się zespawały. Cicho! Nie pykło mi to za bardzo. No... No lecę do góry, no... Halo! Hops, hops! Nie w tą stronę, grubasie! Co za koleś! Okej. Okay. Za bardzo do góry poleciał. Czekaj, nie, to... Mój to nie działa w ogóle, wiesz? O mój Boże, jestem w silniku, w środku jestem! Wypuśćcie mnie, ludzie! To ale... słabo, Paweł. Wciągnął mnie do środka! Dobra, tam lecę. Jak to muszę teraz pourywać wszystko? Wypuść normalnie, to jest szklana pułapka! Kosmiczna pułapka! Czuję się jak Bruce Willis. Dobrze, nie jak Wayne. Nie, jak Bruce Willis jednak. O! Nie, wyskoczyłem niechcący. Zostań! Jak wyskoczyłeś? No spację kliknąłem i wyskoczył. A tam zdarza się, swoje życie jest brutalne. Tak, życie się rozciąga. Chyba urwałem jeden z guzików. No tak, to może wtedy nie działać. To wtedy może przestać działać tak troszeczkę. Wezmę cudowny pojazd. O, czekaj, to było, co to było? To nie to było, jakiś inny pojazd. Czekaj, zaraz znajdę. O! O, lecę! Już tam lecę. Jadę do ciebie. Kurczę, jadę do ciebie zaraz. O! Dobra. Gdzie ty jesteś? Halo? O, tam jesteś. Halo, czy ktoś zamawia taksówkę? Ty masz taksówkę? Tak. A pan chciał taksówkę? Nie. Ja mam pani, ten, pani potrzeba? Panu, nie, panu, nie. Potrzeba, panu świetnie potrzeba? Sobie radzę. Panu super potrzeba? Laci. Pan potrzeba? Kojarzysz tą taksóweczkę? Jo. Co? Kojarzysz taksóweczkę? Cześć, bo nic nie widzę. Brele ubierz. Brele sobie ubierz, jak nie widzisz. Nic nie widzę tutaj, bo jestem złany w tym silniku. O, jo. Taksóweczka. Fajna, nie? No, kojarzę te, sam, typa. Sam budowałem, przynajmniej ten, połowę. Połowę. Już wsiadam, wsiaduję. O. Dobry, proszę, proszę do narni. Bardzo. Do narni? Tak, przy szafę. Chyba okleparni. Zaraz oklep dostaniesz, haha. Co? Tak. Jaki jest. Jaki oklep? Normalnie. Pomyliłeś tych klientów. Nie wysiadaj, chyba. Zamknąłem ci drzwi, nie możesz wysiąść. No, no, ale tu sufit się otworzył. Tak się składa, że jest dziura w suficie. Chciałem cię zabrać do lasu i ci ten oklepać, ale widzę, że
Lasu tu nie ma, jest problem. Jest problem z lasem. Problem z lasem, no. Proszę nie wysiadać, halo. Oczywiście. Coś stało. Ja panu tu zaraz zrobię, czekaj, panu krzywdę. Coś wisi w powietrzu. Śmierć. Popa na to, pa. Co się cofnęła? Pa, pa na to. Coś tu zbudował. Co to jest? Co to ma być? Super latacz 5004. Wow. Gdzie, a gdzie tu się wsiada do takich rzeczy? Dalej, z przodu są miejsca. A faktycznie. No. Co to jest? Nie wiem. Ale, tam przepraszam. Jakieś guziki pewnie są. Rozumiem, że to sam budowałeś oczywiście. Ale siądźcie na fotel. Tam są na pewno guziki. Poczekaj chwilę. Weź ustabilizuj lot. No już stoimy w miejscu. No co ty, serio? Aha, no. Dobra. Okej, okay, teraz faktycznie. Aha. Nie, przez chwilę było dziwne rzeczy się działy. Aha. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu jest coś? Masz coś tu? No, może być. Ja nie mam żadnych guzików, więc gdzieś powinny być, nie ma? No momento. Poczekaj chwilę. Nie dotykaj nic tam jeszcze. O. A. No to nieźle. Lecimy. Bo to jest przenośna łazienka, słuchaj. Na pewno. Tak jest. Na pewno o to chodziło. O. O. Okej. Okay. Okej. No ja do końca widzę, że to funkcjonuje. Pa, jak leci. No ale to nie miał, to miał jeździć chyba, nie? Czy coś? Nie, no laty, laty, pa. Słuchaj, poczekaj chwilę, weź to zaparkuj na razie. Weź tam, porządnie pa, pa. Nie, poczekaj, zaparkuj to! Bo mi się woda wyleje z wanny! No. Zaparkowane. Możesz ty. Ty wsiadłeś chyba. Nie. Trzeba, bo to parkuje. Wibruje jeszcze. Chwila, moment, próbuję tu jedną rzecz zrobić. Kurczę. Tu się da wysiąść normalnie, tak? Czekaj. Jo, normalnie się wysiaduje się. Nie umiem wysiąść. Ale mam nową windę do przetestowania. Poczekaj, ja mam coś innego. Czekaj, aha, zaraz to naprawimy. Gdzie to jest? O! Kurde, no, proszę na mnie dotykać nic. O! Aha, a taka winda, super! Widziałeś jaka winda ładna? Tak, tak, tak. No. Automatyczna, to na niej się nawet nie wsiada, ona sama odlatuje. Poczekaj chwilę, nie ruszaj. No, nic nie dotykaj, nic tam nie dotykaj na razie. Tu. Czekaj chwilę, chwilę. Chwilę. O, muszę się tu podłączać tutaj. Gdzie to kliknąłem tutaj teraz? Tutaj dobrze kliknąłem. Na pewno będą fajne silniki. Tutaj, tutaj, tak. Zasiądę z przodu, żeby mieć lepsze efekty. Kliknij W. O! Widzisz? Wow, od razu to jest działa. Zabawa właśnie. To jest właśnie normalny, porządny silnik. Wystarczyły dwa silniki. Ile zabawy. I ile zabawy, co nie? Czemu mój ten, moja zwłoka tam jakoś lata dziwnie. Moja postać się nie może utrzymać. Bez sensu, są pasy i się nie przypiąłem. No jak to? No zapomniałem. Co ty, Paweł? No? Masz coś tam jeszcze, jakieś maszyny? Na pewno, możemy wyskakiwać, go! Tak? No dobrze. Czemu ta maszyna leci? Ta maszyna szybciej ode mnie leci, co jest grane? Pa, pokażę ci windę. Jestem grubszy. Winda po prostu super ultra 3000. Zbuduj. Pa, stoi winda, no nie? No, siąść. Ale nie wsiadaj. Czekaj, o. Wysiądź sobie. Czemu nie, nie rozkazuj mi teraz! Ja się... O, co ty zrobiłeś? Cześć? Wyniosła mnie. Świetna winda. Puść mnie, windo! Puść, bo ja stałem na niej! No wiem, wiem. Właśnie o to chodzi, że to... Ona jest włączona od początku, od razu. Aha. Ta... Poczekaj! O, śledź! Silnik ci wyłączam! Kliknąłem co innego. Silnik ci wyłączył jeden. Co? Normalnie, bo chciałem kliknąć wejdź. I mi się kliknął silnik rakietowy, no i tam mogłem zmodyfikować jego moc. Aha, ląduję! Dobrze! Oczywiście widzę, że wysiadłeś, bo to inne, a nie. Nie no, siedzę, pa. I co to za winda jest w ogóle, jakaś dziwna? Krzywo coś leci. Krzywo lata, samo odlatuje. Nie postarał się kolega tutaj, windowy. O rany. Wcale nic. Krzywo leci, samo odlatuje, fajnie. Chyba lecimy na sufit, wiesz? Tak! Zdecydowanie. Jest sufit! O, jesteśmy! Ale jak wbiło ją, powiedziałeś? Ej, no. Ej, bo w silniku jestem znowu. Krzywda mi się działa przez chwilę. Poczekaj, wiesz co, bo ona potrzebuje pomocy. Tak? Czekaj, gdzie to jest? Jezu, zgubiłem to już. To? Tu jest, o, tu jest, dobra.
Patrz, tu kółeczka trzeba zainstalować. Później trzeba to odciąć i to odciąć. Ona teraz ma kółeczka już. Nie, no trzeba jej dać po prostu trochę betonu. No. Betonu? Teraz to ona nic nie zrobi, Paweł. O nie. Ona nic nie osiągnie w ten sposób. Jak nic nie osiągnie? Co ty gadasz? Patrz, jak nic nie osiąga. Okej. Ona jest głuchowa. O kurcze! No więc... Może ona teraz sufit... O, jest. Znalazła się chyba. Chyba zepsułeś windę chyba. Jak mogłem zepsuć windę? Normalnie właśnie. Widzisz, ona normalnie pływa cały czas. Tak. Czemu jej beton dajesz? O kurde. Żeby miała przeszkodę. Myślisz, że ją powstrzymasz w ten sposób? To tak. Muszę. Dziwne dźwięki. O, wow. Nie, ona przelatuje przez wszystko. Takie dźwięki jakieś wydaje dziwne. Oj. No, bardzo dziwne. Zaciągnęła mnie trochę. Wiesz co? Wow. Ja myślę, że jesteśmy już na końcu odcinka właściwie i tak. Co? Paweł, co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Co za koleś? Konstrukcję hamującą, ale to nic nie zatrzyma chyba. Ma nic nie zatrzyma. Patrz, jak to wszystko przelatuje. Ha. Nic się nie dzieje. Zepsute całkiem. Znowu zepsułeś całą grę, no. No. Co za koleś. Ajajaj, kto by się spodziewał. Ajajaj, sprzedawca jaj, no. Wiesz co, ta gra już nie chce za bardzo działać. Już nie mam FPS-ów w ogóle, nie mogę się ruszać. Jak to? No normalnie, zepsułeś mi grę. Patrz, więcej, no. A więc nie widzę, no przecież mówię ci, że mam... Tak? Ja mam za... koniec odcinka. O, puściło się, dobra, puściłeś się teraz. Jej. O, jak fajnie. Dobra, to tym symbolicznym akcentem dziękujemy, papa. Nie róbcie takich rzeczy w domu. Trzymajcie się.